Dzień dobry Państwu, mówi Jakub Wiech, witam w pierwszym premierowym odcinku mojego podcastu Elektryfikacja. A w dzisiejszym premierowym odcinku Elektryfikacji porozmawiamy sobie o niemieckiej transformacji energetycznej Energii Wende. Czyli o mechanizmie gospodarczo-politycznym, który doprowadził Niemcy do sytuacji, w której na przykład muszą wyłączać ogrzewanie dla basenów, ograniczać sobie podaż ciepłej wody w blokach, albo rezygnować z oświetlenia świątecznego, bo po prostu zaczyna brakować im energii. Jak to się stało? Jak Niemcy mogły wylądować w ten sposób na polityce, którą same zaprojektowały i czy można było tego uniknąć? O tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. Niemcy od ponad 20 lat realizują tak zwaną politykę energiwendę, czyli tłumacząc na polskiej politykę zwrotu energetycznego. Zwrotu, który ma ustawić niemiecką gospodarkę w sytuacji, w której będzie ona neutralna klimatycznie, czyli będzie miała zerowe emisje gazów cieplarnianych netto. Mówiąc już bardziej szczegółowo, niemiecka energiwędę opiera się na trzech głównych filarach. Pierwsze to rozbudowa źródeł odnawialnych, tak, żeby na tych technologiach postawić całość niemieckiej energetyki. Niemcy chcą być krajem opartym w 100% o OZE. Drugi filar to jest wycofywanie się z paliw kopalnych w takim, takiej kolejności, by bardziej emisyjny węgiel brunatny i kamienny zastępować gazem. Gaz ma być paliwem przejściowym umożliwiającym właśnie swobodne bezpieczne przejście z tej bardzo wysoko intensywnie emisyjnej gospodarki niemieckiej do neutralności klimatycznej. Trzecim filarem niemieckiej energii wende jest walka z energetyką jądrową. To jest coś, co było domeną w polityce wewnętrznej i zewnętrznej Niemiec przez ostatnie kilkanaście lat i co w dużej mierze zaowocowało tą katastrofą jaką widzimy teraz obecnie. Ale tak w zasadzie wszystkie te trzy filary przyczyniły się do tego, że Niemcy wyszły na swojej energii jak zabłocki na mydle. Patrząc na sytuację, w której obecnie znajdują się Niemcy, Niemcy, które muszą ładować kolosalne pieniądze w rynek energii po to, żeby w ogóle przetrwać najbliższą zimę, można dojść do wniosku, że ich polityka była szaleństwem, że było to coś w porównaniu do tych historii, które Barbara Tockman, czyli taka amerykańska publicystka historyczna opisywała w swojej książce Szaleństwa władzy. Ona tam analizowała działania poszczególnych rządów, państw i społeczeństw, które nosiły znamiona tego właśnie szaleństwa, oderwania od od realnego osądu sytuacji i dążenia do zupełnie nierealnych celów za pośrednictwem kompletnie nieprzydatnych do tego metod. Można tak właśnie skrótowo opisać całość niemieckiej transformacji energetycznej, całość tej katastrofy energetycznej, którą teraz widzimy w Niemczech, ale to nie byłoby do końca uczciwe oddanie sytuacji, bo niewiele brakło, a Niemcy osiągnęłyby ogromny sukces jeżeli chodzi o realizację swojej energii wędę. W zasadzie, gdyby nie wojna rozpoczęta przez Rosję 24 lutego, to kto wie, być może teraz nowy kanclerz Olaf Scholz świętowałby kolejny wiekopomny triumf swojej polityki energetycznej, obwieszczając na przykład, że Niemcy jeszcze wcześniej wyjdą z węgla, czy będą miały jeszcze większy udział źródeł odnawialnych w miksie. No ale stało się inaczej i to było też początkiem końca energii wędę w tym kształcie który znamy. Ale zacznijmy od początku. Elektryfikacja. Zastanówmy się najpierw, skąd wzięła się jako taka Energivęde. Ona nie spadła Niemcom z nieba, to było dziecko długiego procesu, który szarpał niemieckim społeczeństwem w zasadzie już od lat 70. wędę. Można powiedzieć, jest dzieckiem kryzysów. Kolejnych kryzysów, bowiem zaczęło się od kryzysów naftowych z lat 70., które pokazały, czym może grozić deficyt energii, a z drugiej strony pchnęły społeczeństwa zachodu w poszukiwaniu alternatywnych źródeł energetycznych. To było też dziecko kryzysów jądrowych, takich jak Free May Island czy Czarnobyl które wzbudziły ogromny strach przed elektrowniami jądrowymi na całym świecie, zwłaszcza zaś w Niemczech, i ten strach przetrwał z nami w zasadzie do dziś. Te wszystkie kryzysy przełożyły się na konstrukt energii węgla, która właśnie polegała z jednej strony na odchodzeniu od paliw kopalnych, z drugiej strony na wykluczeniu źródeł jądrowych. Ta droga pozycjonowała Niemcy w zasadzie w rozwoju przede wszystkim źródeł odnawialnych. Nie będziemy się tutaj bliżej przyglądać temu, jak Niemcy rozwijały technologie. O tym będzie inny odcinek poświęcony już w większej części Oze działającym nie tylko w Niemczech, ale też w innych krajach świata. Skupimy się teraz na dwóch pozostałych filarach energii Wende, czyli na podejściu Berlina do energetyki jądrowej oraz na tym gazowym pomoście, który Niemcy chciały wznieść, żeby przejść z gospodarki wysoce emisyjnej do gospodarki neutralnej klimatycznie. Zacznijmy może najpierw od atomu. Niemcy chcą przedstawiać energiewendę jako odpowiedzialną receptę nowoczesnego społeczeństwa na problemy związane z globalnym ociepleniem. Niemcy chcą widzieć swoją transformację energetyczną jako drogę właśnie do zastopowania tego procesu, do wyhamowania niebezpiecznej, zagrażającej człowiekowi zmiany klimatu. Ale czy tak jest naprawdę? Cóż, jeżeli spojrzymy na podejście Niemiec do atomu, to okaże się, że Niemcy straszliwie błądzą w podejściu do energetyki jądrowej i w osadzeniu tego podejścia w tym, co mówi nauka na temat atomu i na temat klimatu. Polityka niemiecka była przez długi czas skoncentrowana na wycinaniu własnych źródeł jądrowych oraz na walce z energetyką jądrową w całej Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o ten pierwszy aspekt, czyli o wyłączanie własnych mocy w elektrowniach jądrowych, to Niemcy osiągnęły bardzo duży postęp, bowiem w latach 2002-2022 udało im się wyłączyć 18 gigawatów w energetyce jądrowej. Czy to dużo, czy to mało? Cóż, gdyby te moce przeszczepić Magicznie do Polski, to w zasadzie moglibyśmy wyłączyć wszystkie nasze elektrownie węglowe, bo bylibyśmy zasilani samym tylko atomem. Bylibyśmy jak Francja, kraj, który w 70% właśnie energetycznie jest zasilany przez elektrownie jądrowe. Natomiast ten jądrowy potencjał, który zniknął z niemieckiej panoramy energetycznej, był wycinany właśnie ze względu na pewne atomowe strachy, które powstały w głowach niemieckiego społeczeństwa po Czarnobylu, po Freeman Island, potem po Fukushimie. Jeżeli prześledzimy tę niemiecką walkę z atomem, to widzimy, że ten strach narastał. W latach 80., -tych, 90. -tych on był bardzo silny, potem niejako osłabł, tak jak osłab w ogóle na świecie, natomiast w roku 2011 wzmógł się ponownie. Oczywiście po katastrofie w Fukushimie i zaowocował przyjęciem przez kanclerz Angelę Merkel decyzji o wygaszeniu wszystkich niemieckich elektrowni jądrowych do 2022 roku. Niemcy zapanowały sobie, że do tego czasu całkowicie wyłączą. Swój park jądrowy. Park bardzo duży, bowiem jeszcze w, na początku XXI wieku w Niemczech pracowało około 22 GW mocy w tych technologiach. Obecnie są to zaledwie trzy jednostki o mocy około 4 GW. Reszta została po prostu wyłączona. Co Niemcy wyłączały swój atom? Przede wszystkim, żeby pokazać, że dojrzałemu społeczeństwu ta technologia nie jest potrzebna, ale też, żeby dać temu swojemu antyjądrowemu sentymentowi, bardzo mocno podsycanemu w tamtejszym społeczeństwie. Co ciekawe, jeżeli spojrzą Państwo nawet na niemiecką popkulturę, to tam również sprzeciw wobec energetyki jądrowej jest obecny. Może znacie Państwo taki serial jak Dark, jeżeli nie, to polecam się z nim zapoznać. Tam bardzo złe i dziwne rzeczy dzieją się właśnie w jądrowych, które otwierają tunele do innych czasoprzestrzeni. Więc nawet w tworach niemieckiej popkultury, bo to jest niemiecki serial, widać to antyjądrowe nastawienie. Ale Niemcy nie ograniczały swojego antyjądrowego kursu tylko do własnej energetyki. One działały na forum całej Unii Europejskiej po to, żeby wycinać tam elektrownie jądrowe. Niemcy chciały, żeby inne państwa Europy odchodziły od tych technologii. Poza to robiły? Odpowiedź może być dla wielu zaskakująca. Ano, Niemcy robiły to, żeby szykować sobie rynek zbytu. Po co? O tym odpowiemy za chwilę. Na razie skupmy się na tym, jak Niemcy wycinały w innych państwach energetykę jądrową. Przede wszystkim Niemcy starały się działać za pośrednictwem instytucji Unii Europejskiej, tak żeby inne kraje miały ogromne trudności czy to z budową, czy z konserwacją własnych parków jednostek jądrowych. Widać to szczególnie mocno na polu tak zwanej taksonomii, czyli agendy inwestycyjnej Unii Europejskiej. Chodzi tutaj o pewne specyficzne akty prawne, które ustanawiały jakie źródła energii Unia Europejska widzi jako zielone, a jakie nie. To znaczy można powiedzieć, że taksonomia dzieliła źródła energii na zrównoważone środowiskowo i na niezrównoważone środowiskowo. Te zrównoważone mogły korzystać z szerokiego wachlarza finansowania. Te niezrównoważone musiały sobie radzić bez szerokiego wsparcia, co sprawiało, że np. ubezpieczyciele czy inwestorzy niechętnie się im przypatrywali. Niemcy robiły co mogły, żeby do tych niezrównoważonych źródeł została zaliczona energetyka jądrowa. Jeżeli prześledzi się poszczególne wystąpienia niemieckich parlamentarzystów w Europarlamencie, to widać jednoznaczne antyjądrowe nastawienie, szczególnie mocno akcentowane na przykład przy okazji szczytu energetycznego ONZ, przed którym Niemcy, niemieccy europarlamentarzyści chcieli wydać pewne. Oświadczenie już ubrane w szaty głosu całego europarlamentu wskazujące, że energetyka jądrowa nie jest technologią, którą trzeba inwestować, którą trzeba rozwijać. To się nie udało, ale takich wniosków, takich ruchów jest bardzo dużo. Jeżeli też spojrzymy na przykład na reakcje niemieckich polityków na plany budowy mocy jądrowych w różnych państwach Europy, to widzimy bardzo ostry sprzeciw. Tak było chociażby w przypadku Holandii, która obwieszczając, że że chce budować nowe bloki jądrowe. Spotkała się z niezwykle ostrą reakcją polityków Dolnej Saksonii, jednego z niemieckich landów, którzy powiedzieli wprost, że zrobią co w ich mocy, by zablokować inwestycje w tego typu jednostki. No, to jest działanie, które można potraktować jako naruszenie europejskiej swobody do kształtowania własnego miksu energetycznego, czyli swobody wynikającej wprost z traktatów, na których opiera się Unia Europejska, ale niemieckim politykom to nie przeszkadzało. Pod znakiem zapytania można też postawić działania takich niemieckich partii jak Zieloni, którzy na przykład finansowali badania mające pokazać, że energetyka jądrowa może przynieść szkody w wypadku awarii. Właśnie społeczeństwu niemieckiemu. Takie badanie zlecone przez Zielonych zostało opracowane w, pod kątem polskiego projektu jądrowego. Znany jest dokument, który szacował potencjalne skutki awarii w budowanej nad Bałtykiem po, polskiej elektrowni jądrowej. Te skutki miały być szczególnie niebezpieczne właśnie dla społeczeństwa niemieckiego. Ale jeżeli przyjrzymy się dokładniej, Temu dokumentowi, to widzimy, że on był oparty o kompletnie nierealne założenia, takie jak na przykład praktyczny brak mechanizmów bezpieczeństwa w tej jednostce, która była modelem dla tworzenia tego typu badania. Po co zatem tworzyć takie wyliczenia, skoro wiadomo, że one nie mają szansy zaistnieć w świecie rzeczywistym? Cóż, może po to, żeby postraszyć, bo właśnie na strachu przed elektrowniami jądrowymi opiera się bardzo duża część niemieckiej narracji. Elektryfikacja. Warto zauważyć, że sprzeciw wobec energetyki jądrowej był zakorzeniony już bardzo mocno od samego początku energii Wende. Przeciwko elektrowniom jądrowym opowiadał się Gerhard Schroeder, niemiecki kanclerz, który zadecydował jako pierwszy o dacie zakończenia korzystania z tego typu rozwiązań w niemieckiej energetyce. On wyznaczył ją na rok 2037, ale też w tym samym kierunku szła Angela Merkel, czyli główna architektka energii Wende, która przyspieszyła. Ten niemiecki proces wychodzenia z atomu do roku 2022. Zrobiła to oczywiście po katastrofie w Fukushimie. Natomiast spójrzmy realnie na tę sytuację, która wystąpiła w Niemczech właśnie po roku 2011, po katastrofie w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Niemcy zadecydowały wtedy o wygaszeniu swoich wszystkich elektrowni jądrowych do roku 2022, skracając pierwotny termin o 15 lat. I robiły to bardzo konsekwentnie. Sekwentnie zamykając kolejne jednostki jądrowe, pomimo tego, że Japonia, czyli kraj, który najbardziej ucierpiał w związku z katastrofą w Fukushimie, zadecydowała o powrocie do atomu. Japończycy w ciągu ostatnich 11 lat włączyli 9 reaktorów, badają kolejne jednostki wyłączone po Fukushimie pod kątem bezpieczeństwa i decydują się na szeroki powrót do energetyki jądrowej, bo wiedzą, że Atom jest bezpieczny. Co więcej, to, że atom jest bezpieczny, potwierdzają wyliczenia, na przykład te opublikowane przez profesora Jamesa Conse na łamach Forbesa, które pokazują, że energetyka jądrowa jest najbezpieczniejszym ze wszystkich źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Konsa zebrał wszystkie dostępne technologie i oszacował, ile żyć ludzkich kosztuje wytworzenie tej samej ilości energii z poszczególnych Źródeł. I jak się okazało, atom jest bezpieczniejszy nawet niż źródła odnawialne. Jednak do Niemców te argumenty nie przemawiają. Nie przemawia też do nich głos hmm, chociażby klimatologów. I to takich legend jak profesor James Hansen, czyli ten człowiek, który w roku 1989 występował jako jeden z pierwszych naukowców przed Kongresem Stanów Zjednoczonych i mówił, że światu grozi katastrofa ze względu na globalne ocieplenie. Ten właśnie legendarny klimatolog brał udział w organizowanym w w Berlinie proteście przeciwko zamykaniu niemieckich elektrowni jądrowych. Energetyka jądrowa jest nie tylko bezpieczna, ale też bardzo przyjazna dla ochrony klimatu, o czym jeszcze nieraz powiemy w tym podcaście. Ale wracajmy do Niemiec. Dlaczego w takim razie Niemcy wycinają tę bezpieczną oraz proklimatyczną technologię? Czy to jest szaleństwo, czy to jest zideologizowanie? Moim zdaniem nie do końca. Wydaje mi się, że niemieckie poszczególne rządy umiejętnie wplotły antyjądrowe nastawienie społeczeństwa do szerszego konstruktu, który miał zbudować Niemcom bardzo mocną pozycję w całej Europie. Innymi słowy, mówiąc, Niemcy posłużyły się bardzo instrumentalnie, Niemcy rozumiane jako państwo, jako władza, tym strachem, tymi emocjami związanymi z energetyką jądrową, po to, żeby zbudować na ich podstawie pewien bardzo określony mechanizm gospodarczy. Gospodarczo-polityczny, czyli właśnie energii wędę. Co więc kierowało Niemcami przy decydowaniu się o tym wycinaniu energetyki jądrowej? Chęć zysku, chęć zysku osiąganego za pomocą odsprzedaży pewnego bardzo kluczowego surowca. O co chodzi? Chodzi o gaz. Jaki ma on związek z energetyką jądrową? Już tłumaczę. Jeżeli chcemy zbudować sobie niskoemisyjny system elektroenergetyczny, no to mamy tak naprawdę kilka bardzo ograniczonych możliwości. Możemy iść w kierunku energetyki jądrowej i stawiać w zasadzie system skoncentrowany właśnie na tej mocy. Tak robili Francuzi w latach 70. i 80., -tych. no ale w obecnych warunkach ekonomicznych jest to dosyć kłopotliwe, wymaga interwencji państwowej na bardzo wysokim poziomie, no i też przeciąga pewne procesy inwestycyjne, znacznie lepszym wyjściem jest mix Oze plus Atom, czyli z jednej strony mamy tutaj stabilne moce w energetyce jądrowej, wsparte siłami państwa, a z drugiej strony mamy prywatny w zasadzie w większości sektor źródeł odnawialnych, który rozwija się dynamicznie i może bardzo szybko redukować część emisji z energetyki. Natomiast jeżeli z tego zestawienia, wy Łączymy energetykę jądrową, a tak zrobili Niemcy, no to na placu boju zostają z tych praktycznie bezemisyjnych źródeł w zasadzie tylko źródła odnawialne. Te jednak w przeważającej części są pogodozależne. Mowa tutaj o wiatrakach i o fotowoltaice, które nie są w stanie pracować w niesprzyjających warunkach atmosferycznych czy w niesprzyjającej porze dnia i nocy. Wiatrak bowiem nie będzie się kręcił i generował energii, kiedy nie będzie wiał wiatr, a panel fotowoltaiczny nie da nam prądu, kiedy nie świeci słońca. Więc te źródła, żeby zabezpieczać na stałe, Sektor energetyczny muszą być wsparte dodatkowymi mocami. I takimi mocami są najczęściej moce gazowe czyli moce, które potrafią bardzo szybko wejść i bardzo szybko wyjść z systemu energetycznego. Gaz jest wdzięcznym paliwem do stabilizacji OZE, bowiem elektrownie gazowe. Błyskawicznie się uruchamiają i mogą być błyskawicznie odstawiane, czyli dostosowują się np. do zmieniających się warunków atmosferycznych czy do wschodów oraz zachodów słońca, dając w ten sposób tzw. backup dla pogodozależnych źródeł odnawialnych. Gaz jest oczywiście paliwem emisyjnym, paliwem kopalnym, ale jest uznawany jako takie możliwe paliwo przejściowe. Oczywiście nie bez końca, natomiast ten koniec można wyznaczać na bardzo odległe z perspektywy gospodarczej terminy. Tę zależność między źródłami odnawialnymi a gazem bardzo dobrze wyczuli Niemcy. Którzy zdecydowali się iść właśnie w tym kierunku. Budować system oparty w dużej mierze o źródła odnawialne, wspomagane źródłami gazowymi. Co ważne, Berlin chciał takiego systemu nie tylko dla siebie, ale też dla jak największej części krajów europejskich. Dlaczego? Tak jak już zostało to wspomniane, chodziło o przygotowanie rynków zbytu. Zbytu pod sprzedaż gazu. Jak Państwo zapewne wiecie, gazu teraz Niemcom brakuje. Niemieckie firmy chemiczne takie jak BASF muszą ograniczać produkcję i zmagać się z niezwykle wysokimi cenami tego surowca, co zaburza w ogóle funkcjonowanie niemieckiej gospodarki. Co ważne, deficyty w podaży gazu mogą sprawić, że Niemcy będą marznąć w tej zimy, bowiem 50% niemieckich gospodarstw domowych ogrzewa się właśnie błękitnym paliwem. Ale tak oczywiście nie zawsze było. Jeszcze do niedawna Niemcy uchodziły za prawdziwe gazowe mocarstwo w Europie. Co ważne, mocarstwo wsparte nie własnymi zasobami tego surowca, ale źródłami gazu rosyjskiego, bowiem Niemcy. Podczas realizacji swojej energii Wende, związały się bardzo potężnymi więzami gazowymi właśnie z Rosją. I na tym drugim filarze opiera się niemiecka transformacja energetyczna. Przyjrzyjmy się mu zatem bliżej. Elektryfikacja. Niemiecko-rosyjska współpraca gazowa sięga w zasadzie jeszcze lat 70. Wtedy pojawiały się pierwsze projekty dotyczące budowy połączeń gazowych biegnących z Rosji, najpierw do Republiki Federalnej Niemiec, czyli do Niemiec Zachodnich, a potem w miarę upływu czasu, już do Zjednoczonego Państwa Niemieckiego. Co ciekawe, jednym z kluczowych projektów tego rodzaju był gazociąg Jamalski. Ten gazociąg, który biegnie obecnie przez Polskę. Projekt ten był krytykowany m.in. przez prezydenta USA, Ronalda Reagana, który widział w nim zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, politycznego, a nawet militarnego Europy. Reagan uważał, że związanie się z Rosją solidnymi wiązami energetycznymi może skutkować osłabieniem, Odporności państw zachodu na rosyjski szantaż energetyczny. Brzmi znajomo? No, nie wątpię. Niemiecko-rosyjska historia gazowa to jest w zasadzie historia. Dwójki Niemców i jednego Rosjanina. Chodzi o kanclerza Gerharda Schrödera, kanclerz Angela Merkel i prezydenta Władimira Putina. Ta trójka zbudowała całą gigantyczną infrastrukturę uzależnień i wzajemnych powiązań, które teraz okazały się dla Niemców prawdziwą kurą u nogi. Mówiąc o Gerhardzie Schröderze i współpracy gazowej z Rosją, trzeba cofnąć się do początku XXI wieku, czyli do momentu, w którym Niemcy i Rosjanie zaczęli sądować, Możliwości budowy podbałtyckiego połączenia gazowego, który, które bezpośrednio łączyłoby Rosję oraz Niemcy. Ten gazociąg, który z czasem zyskał miano Nord Stream, był projektem mającym dawać obopólne korzyści. Z jednej strony Niemcy zyskiwały bezpośredni dostęp do dużych dostaw niego surowca. Z kolei Rosjanie mogli przerzucić część tranzytu gazu z państw takich jak Ukraina na Bałtyk. Innymi słowy mówiąc, Rosjanie nie musieli być związani z sytuacją polityczną właśnie na Ukrainie i mogli przesuwać ten gaz bez obaw, że będą miały miejsce jakieś zakłócenia w jego tranzycie. Dla Rosjan miało to szersze geopolityczne znaczenie, o czym jeszcze powiemy, ale skupmy się na razie na niemieckiej perspektywie. Niemcy czuły się jakby z opały pana Boga za nogi. Bo to otwierały się dla tego kraju ogromne możliwości importu potężnych ilości gazu ziemnego i następnie odsprzedaży, dalszej odsprzedaży surowca gazowego do tych państw Unii Europejskiej, które podążą drogą energii czyli tym modelem, który wdrażały u siebie Niemcy. W roku 2005 Gerhard Schröder podpisał pierwsze dokumenty sankcjonujące budowę gazociągu Nord Stream. Potem ten projekt przejęła na swoją administrację kanclerz Angela Merkel i doprowadziła go do szczęśliwego końca. W roku 2011 uruchomiono pierwszą nitkę tego gazociągu, w roku 2012 kolejną. I w ten sposób bardzo duża ilość, powiem 55 miliardów metrów sześciennych gazu zaczęła płynąć z Rosji do Niemiec. Pod Jak duży to wolumen? Cóż, można go porównać do polskiego obecnego zużycia, które w skali roku wynosi 20 miliardów metrów sześciennych. Więc moc pierwszego Nord Streamu to jest prawie trzykrotność obecnego zużycia gazu w Polsce. Jeżeli spojrzy się na całość niemieckiej infrastruktury gazowej, to łatwo zauważyć, że do niemieckiego systemu gazowego mamy bardzo dużo rozmaitych punktów wejścia, głównie właśnie od strony rosyjskiej, bo z Rosji można tłoczyć gaz do Niemiec przez gazociągi. Nord Stream przez gazociąg Jemalski oraz przez system Braterstwo biegnący przez Ukrainę, Słowację, Czechy, właśnie do Niemiec. Kumulatywnie przepustowość punktów wejścia do niemieckiego systemu gazowego sięga około 400 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To jest prawie tyle, co rocznie zużywa Europa. Dlaczego to ważne? Ano dlatego, że to sprawia, iż w zasadzie tylko Niemcy mogą jawić się jako centralny europejski hub gazowy, czyli taki punkt na mapie gazowej Europy, który może zaopatrywać w to ten surowiec nie tylko siebie, ale też inne państwa. Elektryfikacja. Przyjrzyjmy się dokładnie budowie podbałtyckich gazociągów Nord Stream, bo one są kluczowe dla zrozumienia istoty energii Wende. Ich wyjątkowość polega na tym, że były budowane niejako w oderwaniu od sensu ekonomicznego dla strony rosyjskiej. To znaczy znacznie taniej, szybciej i prościej budować gazociągi lądowe, niż stawiać niezwykle kosztowne połączenia podmorskie w dodatku na dnie Morza Bałtyckiego, które zawiera spore ilości broni. Chemicznej, i konwencjonalnej, zatopione tam po II wojnie światowej. Dla Rosji ta inwestycja była mało opłacalna z perspektywy ekonomicznej, bowiem Rosjanie nie tylko mogli szybciej rozbudować swoją już istniejącą sieć połączeń gazowych z Europą, połączeń lądowych, ale też mogli wykorzystywać ją w pełni, bowiem w roku 2019 połączenia biegnące z Rosji do Europy Zachodniej były wykorzystywane w mniej więcej tylko 70%, więc można było tłoczyć nimi jeszcze Istotnie większą ilość gazu. Zamiast tego Rosjanie woleli jednak budować gazociągi pod dnie Bałtyku wespół zespół z przede wszystkim Niemcami, którzy okryli te projekty. Parasolem nie tylko ekonomicznym, ale również politycznym. Skupmy się na razie jednak na Niemcach. O wątku rosyjskim będziemy mówić jeszcze w kolejnych odcinkach tego podcastu. Omówiliśmy rolę Gerharda Schrödera, który jako już odchodzący kanclerz, bo w 2005 roku przegrał wybory z HDK-ami Angeli Merkel, podpisał kluczowe dokumenty sankcjonujące budowę pierwszego gazociągu Nord Stream. Potem te projekty przejęła nowa kanclerz, która nie tylko dokończyła je, ale także rozpoczęła budowę gazociągu Nord Stream 2. Gazociągu, który powstawał w krytycznych okolicznościach politycznych. Budowa gazociągu Nord Stream 2, który został oficjalnie ukończony w roku 2021 zbiegła się w czasie m.in. z rosyjską agresją na Ukrainę z roku 2014, z strzeleniem pasażerskiego samolotu MH-17, z incydentem w Cieśninie kerczeńskiej polegającym na zajęciu ukraińskich jednostek pływających przez rosyjską marynarkę z próbą zabójstwa skripalów, z próbą zabójstwa nawalnego. Innymi słowy mówiąc, z mnóstwem jawnie wrogich działań Rosji. Względem zachodu. Te działania oczywiście brzmiały echem na projekcie Nord Stream 2, który był już od początku uznawany za pewne niebezpieczne zbliżenie świata zachodniego do Rosji. Niebezpieczne z zrozumieniu strategicznym, bowiem wiele głosów, które komentowało budowę tego gazociągu, brzmiało tak: Europa, tworząc takie połączenie, wystawia się niepotrzebnie na żer Rosji, która może traktować ten gazociąg oraz już działający od. Roku 2012 z pełną mocą Nord Stream 1 jako energetyczne smycze, które będą ciążyć Europejczykom na szyjach. Natomiast te wszystkie argumenty, te wszystkie oskarżenia spływały zupełnie swobodnie po Niemcach, którzy powtarzali, że po pierwsze Nord Stream, Nord Stream 2 to są projekty zupełnie biznesowe, pozbawione cienia politycznego, a po drugie, że w zasadzie to zwiększają, a nie zmniejszają bezpieczeństwo energetyczne Europy, bowiem dają dostęp do dodatkowych ilości, gazu ziemnego, więc y, kumulatywnie są na plus. Właśnie ta niemiecka retoryka, która wypływała przede wszystkim z łuskancerz Angeli Merkel jest szczególnie ważna do zrozumienia niemieckiej transformacji energetycznej, y, jej znaczenia i modelu, w jakim była realizowana przez Berlin. Niemcy stały na stanowisku, że Nord Streamy to są projekty zupełnie pozbawione odcienia geopolitycznego i mają korzystny wpływ na sytuację y, energetyczną i gospodarczą Europejczyków. Niemcy w osobie kanclerz Angeli Merkel starały się postawić jasną, mocną tamę między ekonomiczną sferą energii, Wende, w którą wpasowany był bardzo mocno gaz pochodzący z Nord Streamów, oraz tymi wszystkimi aktami agresji, których dokonywała w ciągu ostatnich 8 lat Rosja. Czy to im się udawało, czy nie? Cóż, myślę, że na potrzeby polityki wewnętrznej, a na takie właśnie areny była projektowana ta narracja, to jakoś spełniało swoją rolę. Natomiast Niemcy dzięki swojej sile politycznej, i gospodarczej, były w stanie przeforsować szereg korzystnych dla siebie i dla projektów Nord Stream, Nord Stream 2 rozstrzygnięć. Przykładem tego może być chociażby umowa zawarta w roku 2021 ze Stanami Zjednoczonymi. Umowa, która z jednej strony zdejmowała z projektu Nord Stream 2 ryzyko nałożenia amerykańskich sankcji, a z drugiej strony stawiała Niemcy w roli swoistego szeryfa dla bezpieczeństwa gazowego europejczyków. To znaczy mówiła, że w razie jakichś negatywnych, agresywnych działań Rosji dokonywanych za pomocą dostaw gazu, Niemcy mają obowiązek nałożyć sankcje na Rosję. Mają działać bardzo mocno, żeby wzmacniać tym samym bezpieczeństwo europejczyków. Te wszystkie działania były podejmowane w roku 2021, chociaż z tej perspektywy brzmią jak jakaś historia alternatywna, ale wtedy było to kolejne zwycięstwo Niemiec na froncie realizacji energii węgla. A więc podsumujmy. Niemcy przez ostatnie 20 lat budowały politykę, która polegała na tym, że wycinały. Z systemu swojego oraz próbowały wycinać z systemu europejskiego przyjazne dla klimatu moce jądrowe, zastępować je w pewnej istotnej mierze źródłami gazowymi i zarabiać na odsprzedaży paliwa do tych źródeł, czyli właśnie gazu ziemnego pochodzącego z Rosji. Ten cel bardzo dobrze wybrzmiewa w umowie koalicyjnej zawartej między HDK-ami a socjaldemokratami po wyborach w roku 2017, gdzie pisano, że osadzenie energii Wende w kontekście europejskim ma przynieść Niemcom określone korzyści w Gospodarcze w zakresie eksportu. To jest nic innego jak powiedzenie, że chcemy po prostu zarabiać na odsprzedaży kluczowych surowców energetycznych, czyli właśnie gazu ziemnego. Ale Niemcy miały w tym też swój cel względem Rosji. Rosji, o której wiedziano, że jest państwem agresywnym i coraz bardziej pod władzami Władimira Putina niebezpiecznym. Niemcy uważały, że mogą Rosję demokratyzować. I to właśnie za pośrednictwem coraz głębszych związków energetycznych. Takie podejście to przedłużenie doktryny kancerza Wilego Brandta, u której w latach 70., doktryny o zwięzłej nazwie Wandel durch Doktryny, która mówiła, że tam, gdzie się handluje, tam się nie wojuje. Ten model polityki wschodniej polegał na tym, że Niemcy zwiększały swoje ekonomiczne więzy z Rosją po to, żeby za pośrednictwem tego kapitału zbliżać Rosjan do Zachodu, cementować Udział Rosji w społeczeństwie europejskim i w ten sposób wpływać pozytywnie już na samą politykę wewnątrz rosyjską, żeby Rosja mogła dzięki temu zbliżeniu przejmować coraz więcej zachodnich wzorców. To samo Niemcy starały się robić na Poziomie energetycznym, zwłaszcza na poziomie wymiany gazowej. Niemcy myślały, że budując tak potężne więzy gazowe z Rosją jak magistrale Nord Stream, z jednej strony zminimalizują ryzyko rosyjskiej agresji, no bo uważały, że Rosjanie nie poważą się na zerwanie tak lukratywnych więzów handlowych, a z drugiej strony liczyły na to, że Rosjanie przymontowani siłą ekonomii do państw zachodnich będą przejmować wzorce społeczeństwa obywatelskiego czy innych demokratyczne mechanizmy, co w, jakimś, w jakiejś perspektywie czasowej zaowocuje zmianami wewnętrznymi w tymże kraju. Jak to się powiodło? Przekonaliśmy się wszyscy 24 lutego 2022 roku. Można powiedzieć, że data rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę to też symboliczny koniec energii Wende, bowiem ta polityka legła wtedy w gruzach. Niemcy nie doszacowali, z kim mają do czynienia, nie zauważyli, że Rosjanie są graczami, Którzy wybiegają poza reguły gry, którzy są w stanie używać swoich przewag ekonomicznych do walki politycznej, którzy są w stanie za pomocą surowców energetycznych forsować korzystne wyłącznie dla siebie rozstrzygnięcia polityczne. Niemcy przez lata przymykały oko na to, jak wygląda ta zmiana, którą wprowadzały w Europie z perspektywy Rosji. To była zmiana bardzo korzystna, bo oczyszczała Rosjanom przed przedpole, chociażby na Ukrainie, umożliwiając przerzucenie z tego kraju tranzytu gazu. Właśnie na Bałtyk na zbudowaną za pomocą niemieckiej polityki magistrale Nord Stream. Można zryzykować stwierdzenie, że Niemcy swoją energię w jakiś sposób pomogły. Rosji w przygotowaniu tego, co obserwujemy od 8 miesięcy. To jest teza, którą myślę udałoby się obronić, analizując dokładniej wpływ niemieckiej transformacji energetycznej na rozbudzanie apetytu rosyjskiego, jeżeli chodzi o ekspansję na terytorium Europy. Natomiast zajmijmy się teraz skutkami tego wszystkiego, co widzimy po 24 lutego, właśnie dla samej energii Wende. Elektryfikacja. Czy można powiedzieć, że ta polityka upadła? I tak i nie. Z jednej strony mamy bardzo ciekawe ruchy rządu niemieckiego, które polegają chociażby na przedłużaniu pracy niemieckich elektrowni jądrowych. Jak się okazuje, te ostatnie trzy niemieckie elektrownie jądrowe będą mogły pracować nie do końca 2022 roku, ale do roku 2023. Być może dłużej, bo napór na niemiecką koalicję rządzącą jest w tym momencie bardzo silny i wynika nie tylko z jednej z frakcji w tejże koalicji, mowa tutaj o liberałach z FDP, ale także ze strony samego społeczeństwa niemieckiego, które stało się coraz bardziej projądrowe. Już w tym momencie większość Niemców jest za atomem, za pozostawieniem tej technologii w dalszej pracy i na budowie za jej pośrednictwem Proklimatycznej energetyki. To jest pokowa i przełomowa zmiana dla Niemców, która mam nadzieję będzie odbijała się na kursie niemieckiego rządu. Co więcej, Niemcy szukają też nierosyjskich dostaw gazu ziemnego i na przykład budują gazoporty, czyli terminale do odbioru gazu skroplonego. Coś, co w zasadzie większość dużych państw w Europie już od dawna posiada, ale Niemcy, jako chyba jedyne tego formatu państwo europejskie, dotychczas nie dysponowało żadną jednostką tego rozwiązania. Rodzaju. Niemcy teraz nadrabiają bardzo szybko zaległości, charterują pływające terminale typu FSRU oraz planują budowę kolejnych ty tego typu jednostek, a także jeżdżą po świecie np. w osobie kanclerza Scholza czy wicekanclerza Habeka, i starają się podpisywać kontrakty na dostawy gazu skroplonego. Jedna taka umowa już została zawarta i pierwsza dostawa LNG, czyli właśnie skroplonego gazu ziemnego do Niemiec powinna dotrzeć do tego kraju już w grudniu. Ale czy to sugeruje, że z energii będę już pozamiatane? Niekoniecznie. Moim zdaniem, mimo wszystko, te korekty są zbyt płytkie, zbyt mało znaczące dla samego konstruktu energii jako takiej, by można było powiedzieć, że ten rozdział w polityce Niemiec jest już zakończony. Myślę, że wizja energetycznej współpracy z Rosją wciąż jest dla wielu w Berlinie zbyt kusząca, by tak łatwo z niej rezygnować. Nawet pomimo tego, co od 8 miesięcy. Oglądamy na Ukrainie, mimo tych wszystkich zbrodni, które popełniają rosyjscy żołnierze. Niestety obawiam się, że jak w wielu poprzednich latach niemieckie interesy wezmą po prostu górę i będą mogły być forsowane pomimo tego, co robi Rosja. Może nie w tym samym wymiarze, może nie w tym samym kształcie, ale jest tutaj cały czas pozostawiona furtka na powrót do pewnych energetycznych relacji z Rosją. Żeby tak się nie stało, Europejczycy powinni uruchomić instytucje Unii Europejskiej, mającej stać na straży tego, żebyśmy nie wpadli ponownie w rosyjskie sidła, bowiem Energiewende było w zasadzie wprowadzaniem dużej części Europy właśnie w rosyjskie sidła. I ten kryzys energetyczny, który teraz jest udziałem nas wszystkich, w pewnej istotnej części wziął się właśnie stąd, że przez ostatnie dekady Niemcy oraz ich sojusznicy, bo było ich kilku, wprowadzali nas coraz głębiej w uzależnienie energetyczne od Rosji. Wprowadzano nas w rosyjskie sidła, które zatrzasnęły się w pewnym momencie. Wprowadzano nas w sytuację, w której Energetyczne więzy mające zmieniać Rosję okazały się energetyczną smyczą, na której Władimir Putin trzymał wiele europejskich krajów. Do tej polityki nie powinno być powrotu. Musimy wyciągnąć z energii wędę wnioski i budować europejską energetykę bez szkodliwych wzorców, które można było odnaleźć w tej transformacji energetycznej. Powinniśmy budować europejski sektor energetyczny oparty zarówno na atomie, jak i na OZE, i powinniśmy minimalizować związki energetyczne z Rosją. Innymi słowy mówiąc, do dekarbonizacji, czyli naczelnego celu europejskiej transformacji energetycznej, powinniśmy dołączyć atrybuty derusyfikacji, czyli zerwania jakichkolwiek energetycznych więzów z Rosją oraz dywersyfikacji, rozumianej jako poszukiwanie wielu źródeł dostaw tych surowców, które musimy jeszcze używać, oraz też poszukiwanie rozmaitych technologii, które zapewniają nam dojście do neutralności Klimatycznej. Tego sobie i Państwu życzę i tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę wszystkim słuchaczom elektryfikacji. Polecam się na wszystkich kanałach social media, czyli na Facebooku, Instagramie, na Twitterze. Także zachęcam Państwa do wspierania mojego podcastu poprzez wpłaty na Patronite i na koniec mam dla Państwa pytanie, ciekawostkę. Która brzmi następująco. Mianowicie, jak Państwo myślicie, jakich mocy w ciągu ostatnich 20 lat zniknęło z niemieckiego sektora energetycznego więcej? Mocy jądrowych czy mocy węglowych? Odpowiedzi można do mnie przesyłać, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Twitterze. Jestem ciekaw Państwa głosów.